wystartowali, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym. Żarowianie przyłączyli się do ogólnopolskiego biegu Tropem Wilczym. Uczestnicy do pokonania mieli dystans 1963 metry, co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek. Jest to już taka tradycja ogólnopolska od kilku lat. Żarów się włącza po raz pierwszy i bardzo dobrze, że są pasjonaci, którzy chcą organizować, bo to tak naprawdę jak większość spraw, która u nas się odbywa, wymaga najpierw tego, żeby znalazł się ktoś z pasją, kto uruchomi. Biegaczom rozdano pakiety startowe z pamiątkową koszulką, a na mecie medal. Ja myślę, że każda forma aktywacji sportowej jest fajna dla dzieciaków. Zawsze to jest lepsze niż siedzenie przy komputerze i granie sobie w jakieś gierki. Wśród uczestników żarowskiego biegu nie zabrakło całych rodzin i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tuż przed oficjalnym startem zawodnicy odśpiewali hymn Polski. Fajna pasja czyjaś pozwala na to, żeby zorganizować coś, co służy większej ilości mieszkańców. A upamiętnienie ostatniego zabitego żołnierza wyklętego, myślę, że dla naszej świadomości, dla przypomnienia, że warto. Dobrze, że są organizowane te biegi. Zawsze coś przede wszystkim w młodych ludziach pozostaje. I myślę, że też o to chodzi. Organizatorem biegu Tropem Wilczym w Żarowie było Gminne Centrum Kultury i Sportu. Na mecie zawodników dekorowali radna Iwona Nieradka oraz Anna Suchodolska i Krzysztof Dudkiewicz z Gminnego Centrum Kultury i Sportu.